Cześć, dzień dobry. Ja się dzisiaj znowu z wami witam z kuchni, ale tak wygląda mój dzień, że najpierw ćwiczenia, pielęgnacja poranna, prysznic, wiecie, mycie głowy, no zresztą widać, mam szopę. Po prostu jestem mega zadowolona, że mam mnóstwo baby hair po tym olejku Health Labs, który piję już, no, półtora roku chyba, jakoś tak, więc mam mnóstwo baby hair, ale z drugiej strony w ogóle nie umiem tych włosów ujarzmić. W ogóle moje włosy są takie, że po umyciu, jak widzicie, są takie puszące się, one potrzebują kilku godzin, żeby tak opaść, właśnie, więc tak, więc wyglądam jak wyglądam. Ja jestem w kuchni, bo będę oczywiście robić śniadanie. Dzisiaj w ogóle są moje 31 urodziny, tak, więc na pewno będziecie mi dzisiaj mega humor dopisywać. Nie mamy jakichś specjalnych planów, w sensie my nigdy nie świętujemy urodzin w jakiś szczególny sposób. Dla nas to jest taki dzień jak codzień, ale robimy sobie takie małe przyjemności. W czwartek były urodziny Aleksa, a dzisiaj właśnie moje. Aleks jest z 11, ja z 13, więc mamy urodziny obok siebie, więc tak. Mieliśmy jechać na jakąś wycieczkę, ale powiem wam, że nic nie udało nam się ciekawego znaleźć, a jak już znaleźliśmy, no to ceny noclegu były porażające, więc stwierdziliśmy, że wolimy sobie te pieniądze, które byśmy teraz wydali na wycieczkę, zostawić, bo już niedługo, bo na początku lipca jedziemy do Hiszpanii. Znowu na gdzieś 3 tygodnie, więc tak, więc te pieniądze przydadzą nam się w Hiszpanii, więc dzisiaj jakiegoś specjalnego świętowania nie będzie, ale ja na pewno siadam do nagrywania filmów, mam super notatki porobione do chyba 4 odcinków, więc postaram się dzisiaj nagrać 2, jutro 2. No i dzisiaj też muszę jeden odcinek zmontować, żeby był na jutro, więc mam nadzieję, że spędzicie ze mną fajnie czas. To będą takie typowe pogadanki. Co wam jeszcze chciałam powiedzieć? Że mamy piękną pogodę, że na pewno będziemy wychodzić i możliwe, że ten vlog będzie taki weekendowy, że trochę nagram dzisiaj, trochę jutro, bo nie wiem, ile mi się dzisiaj uda właśnie nagrać, ile uda mi się wam pokazać, bo właśnie nie mam jakichś specjalnych planów, więc nie chcę was zanudzać, ale też może coś się będzie dziać. Dzisiaj jest taki dzień, że nawet po śniadaniu od razu, na praktycznie drugie śniadanie, pozwalam sobie na ciasto. To jest moje ulubione banana split od Konditorei. Nie pamiętam, jak oni się nazywają. Kooperat und Wiese, coś takiego. Nie piekłam sama ciasta, bo nie miałam ostatnio w ogóle na to czasu, głowy i tak dalej. Więc mamy ciasto kupne, ale mega pyszne. A tu moja kawa ze spiruliną. Uwielbiam to połączenie. Ja nie wiem, jak kiedyś właśnie starałam się dodawać spiruliny bardzo mało, do jakichś koktajli. O kawie w ogóle bym nie pomyślała, żeby dodawać do niej spirulinę, tak teraz ta mi niesamowicie smakuje. Więc właśnie na drugie śniadanie mam kawę i ciastko. Nagrałam dla was przed chwilą jeden odcinek, przebrałam sobie teraz koszulkę, żeby nie być w dwóch odcinkach w tej samej, bo ja wiecie, jak nagrywam, to od razu wrzucam film za filmem, więc lubię po prostu w każdym odcinku mieć coś innego na sobie, mimo że mimo że nagrywam tego samego dnia, więc przybrałam koszulkę na taką teraz niebieską. Myślę, że całkiem fajnie nawet do tego tła za mną pasuje, do tej ściany. I też mnie tak troszeczkę ożywia, polubiłam się z niebieskim ostatnio. Więc tak, więc siadam teraz, nagrywam jeszcze jeden film. Mam nadzieję, że... No, ono się chyba pojawi przed tym vlogiem, tak sobie myślę, że on będzie krótszy, bo przed chwilą nagrałam taki o dbaniu o siebie, o takich fajnych rzeczach, które możecie dla siebie zrobić w 10 minut. Kiedyś się pojawiła taka wersja o sprzątaniu, czyli co zrobić w 10 minut, żeby mieć porządek, a teraz jest wersja zadbaj o siebie właśnie w mniej niż 10 minut i różne takie rzeczy, co możecie dla siebie w tym czasie zrobić. Ale wyszło mi prawie pół godziny, bo to będzie taka pogadanka typowa. Pokazałam wam tam kilka rzeczy, natomiast mimo wszystko będziecie mogli tego filmu sobie posłuchać, więc chyba dzisiaj już nie będę go montować właśnie przez to, że jest taki długi. Wolę skorzystać z pogody, że jest ładnie, że są moje urodziny, więc może jak teraz siądę i sprężę się z tym filmem, który teraz będę nagrywać, czyli o kuchni, co możecie wyrzucić z kuchni, żeby mieć porządek, czego się pozbyć, to mam nadzieję, że ten film wyjdzie mi po prostu krótszy, będę go mogła raz, dwa zmontować i będę mogła się cieszyć tą piękną pogodą. Więc dla tych z was, którzy lubią filmy o minimalizmie, o sprzątaniu, to ten odcinek, który teraz będę nagrywać, będzie zdecydowanie dla was, więc on się pewnie pojawił przed tym vlogiem. Tak myślę, że najpierw ten o kuchni, potem ten vlog, a potem ten, który
które nagrałam, odbanił o siebie, dobra, trochę się zagmatwałam w tym, ale chciałam wam powiedzieć właśnie, że dzisiaj całkiem sprawnie mi to nagrywanie idzie, chociaż naprawdę już nawet nie wiecie, jak bardzo czekam na sierpień, kiedy Filip pójdzie do przedszkola. Ja uwielbiam z nim spędzać czas, to nie jest tak, że ja, wiecie, nie lubię z moimi dziećmi spędzać czasu, ja uwielbiam z nimi spędzać czas, natomiast ja lubię też takie rozgraniczenie. Teraz jest czas pracy, teraz jest czas, nie wiem, gotowania obiadu, teraz jest czas zabawy z dziećmi, a niestety przy dzieciach właśnie tego nie ma. Szczególnie kiedy się pracuje z domu, nie ma tego takiego podziału i ja jestem taką osobą, która bardzo nie lubi, kiedy coś jej się przerywa. Bardzo szybko się dekoncentruję, potem ciężko mi się jest na powrót skoncentrować. No i właśnie mam wrażenie, że ta moja praca, czy to, co robię, jest takie poszarpane, że nie daję z siebie 100%, nie daję z siebie 100%, więc czekam bardzo na ten sierpień, żeby już móc tak siadać, nagrywać, że wiem, że nikt mi za ścianą tam nie hałasuje, nie bawi się, nie przeszkadza, bo wiem, że też niektórych z was to może denerwować, że ja, wiecie, siadam, gadam na jakieś tam poważne tematy, czy nawet jak gadam tam o minimalizmie, ale wiecie, jadę z jakąś pogadanką, wy to słyszycie na przykład na słuchawkach i robicie coś innego, a tu nagle są jakieś hałasy u mnie i nie do końca mnie słyszycie, może to was rozpraszać, więc bardzo tego nie chcę, no ale niestety właśnie dopóki jeszcze Filip jest w domu, no to troszkę nam będzie przeszkadzać, ale przyznam szczerze, że ten rok leci niesamowicie, jak już sobie pomyślę, że jest połowa maja, a dopiero co były święta. Czerwiec leci tak, potem właśnie w lipcu nie ma nas 3 tygodnie i potem przyjeżdżamy, już jest sierpień. Pierwszy tydzień to będzie taki tydzień, gdzie Filip będzie chodzić na godzinkę, na dwie do przedszkola, żeby się oswoić, chociaż przypuszczam, że się oswoi bardzo szybko, no bo on to przedszkole zna, bo to jest to samo, gdzie chodzi teraz Niko, więc on już te dzieci zna, te panie przedszkolanki, zresztą już też tam jednego pani przedszkolanka ciągnęła na salę, pokazywała mu różne rzeczy, więc przypuszczam, że się szybko oswoi. No słyszycie, jakie tam zabawy, już ktoś się przewrócił. No, dobrze, że tam Aleks czuwa, więc ten czas oswajania się minie szybko i już będę mieć czas, że będę mogła właśnie poświęcić się w 100% nagrywaniu, więc to jest super, ale z drugiej strony trochę to jest przerażające, nie? Że ten czas tak szybko leci. Dajcie znać, czy u was jest tak samo. No, praktycznie 2 tygodnie i już pół roku za nami. No, 5 miesięcy skończone. I w czerwcu pół roku, to jest masakra, a dopiero pamiętam, jak nagrywałam vlogmas, potem były święta, spędzaliśmy tu właśnie rodzinnie u nas święta, a już są prawie wakacje, masakra, dobra, ja nie przynudzam, zabieram się za nagrywanie tak cak, 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 bo chciałabym mieć to już z głowy. Witajcie w niedzielę, ja niestety wczoraj już wam nic nie nagrałam, bo po pierwsze zostawiłam telefon w domu, żeby się ładował. Czasami mam tak, że jak właśnie korzystam z YouTube, odpowiadam wam na komentarze, czy słucham jakichś ciekawych filmów na YouTubie, to nawet muszę i 3 razy dziennie ładować telefon. Ja mam iPhone'a 7, on chyba będzie mieć teraz 6 lat, albo może nawet i 7. Chyba 6 właśnie, jakoś tak czerwiec, lipiec. No i przyznam szczerze, że działa bez zarzutów. Czasami ma jakąś tam krótką zawiechę, to wiecie, wyłączam go, włączam ponownie, potem już wszystko działa ok. Ale właśnie minus rzeczy Apple'a, że niestety, ale po czasie krótszym bądź dłuższym jest problem z baterią. W laptopie mam to samo. Więc tak, więc telefon czasami 3 razy dziennie ładuję i wczoraj właśnie tak było, że nawet nie miałam go jak zabrać. A zapomniałam aparatu, bo wiecie, jak nie mam aparatu, to zawsze coś mogę nagrać dla was na zewnątrz właśnie telefonem, a wczoraj nie miałam ani tego, więc tak niestety, ale się dzień zakończył, że wam w sumie nic nie pokazałam. Byliśmy w centrum, dużo się tam wczoraj działo, jakieś koncerty były, więc fajnie spędziliśmy czas. Złapał nas niestety po drodze też deszcz, więc musieliśmy się schować, przy okazji zjedliśmy kolację. Nie przeszkadzał nam ten deszcz, bo stwierdziliśmy, że w tym czasie jak pada, taka dosłownie burza krótka przeszła, może pół godziny popadało, to w tym czasie sobie zjedliśmy. A ja teraz tak, jestem po pielęgnacji, świecę się nieźle, muszę się troszeczkę przypudrować, ale jeszcze najpierw krem z filtrem. Dzisiaj znowu świeci ostre słońce i wymyśliłam, żebyśmy w końcu przygotowali nasze rowery, które już tak czekają.
Nie wiem jak długo, ale trzeba je porządnie umyć, bo w garażu się nieźle zakurzyły, trochę pajęczyn się nazbierało, więc będziemy dzisiaj się zabierać za porządki z naszymi rowerami. Doczepiamy naszą przyczepkę, w której, wiecie, na co dzień wożę chłopców. I po prostu sobie pojedziemy na wycieczkę. Mamy pewien plan, zobaczymy co z niego wyjdzie, bo nie wiadomo ile czasu zajmie nam przygotowywanie tych rowerów, więc mamy w planach taką przynajmniej krótką wycieczkę, żeby skorzystać z pogody. A ja przyszłam tu ogólnie do sypialni, żeby wam pokazać, co się tutaj zadziało. Pamiętacie strelicję z ostatniego vloga, czy tam z ostatniego update'u roślinnego? Zobaczcie, jaki ten liść się już robi coraz większy i on się tu już w ogóle zaczął, ale przepięknie otwierać. Zobaczcie, jaki śliczny. Mam nadzieję, że tutaj chłopcy się nie będą nad tą strelicą więcej już znęcać. To znaczy, Niko nie ma problemu, ale Filip, wiecie, okazuje tak mocno miłość, że właśnie niszczy. Ten listek, który ostatnio był tutaj, tak wisiał, bo był złamany, no to musiałam go, moi drodzy, ale niestety obciąć, bo zżółkł cały, widzicie. Tyle po nim zostało. W ogóle przydałoby się też ją troszeczkę skórzu obetrzeć. A tutaj w tej makramie na ścianie też się dzieje szaleństwo. Ostatnio pojawił się... O, czekajcie, ostrość. Ostatnio się pojawił ten przepiękny liść u Aglaonemy, ale nie wiem, czy widzicie. Ale tutaj wychodzi kolejny. Więc się bardzo cieszę, może się pojawi w kolejnym update roślinnym. No, ten wygląda genialnie. W ogóle kocham. To jest Red Circon. Często jak pokazuję tą Aglaonemę, wy o nią mnie pytacie. To jest Aglaonema Red Circon. Ona tutaj... ma dosyć jasno. Mamy tutaj co prawda w sypialni tylko, jak widzicie, okno dachowe, natomiast tu od popołudnia jest mega, mega jasno. Zresztą teraz też jest całkiem jasno, więc ona tutaj ma bardzo fajne warunki, że ma jasno, ale nie takie, wiecie, stanowisko na otwartym słońcu, tylko właśnie bardziej takie z boku. Teraz miała przestój przez sezon jesienno-zimowy, że nie wypuszczała liści, a teraz znowu, w sensie znowu. W tamtym roku też tak miała, że wypuszczała jeden za drugim, no i teraz myślę, że się powtórzy sytuacja, bo właśnie wypuściła ten i tu już idzie kolejne. A tu ta biedna Fitonia, którą chciałam, wiecie, wyrzucić, bo naprawdę zmarniała totalnie, ale okazuje się, że tam w środku, o... tam w środku coś zaczyna nowego rosnąć, więc może z nią źle nie będzie. I ten filodendron też ostatnio wypuścił ten tutaj listek, co prawda nie jest wybarwiony, no ale też wygląda coraz lepiej, więc mam nadzieję, że będzie z tymi roślinami tylko lepiej. Und? Bist du zufrieden? Jak tam chłopcy? Podoba wam się? Filipku, fajnie? Tak, na pewno? A nie widać cię. Potem pokażę. Dojechaliśmy do centrum, a teraz jedziemy dalej jeszcze do Salinen. Czekajcie, może wam pokażę. Tam są takie fajne małe wodospady, ale stoimy akurat w takim miejscu, że no, nie widać za bardzo. Dobra, uciekam, jedziemy dalej. A, Niko, zamkniętą rączkę. Wiesz? Nie paluszki tak. Tak musisz. Wiesz? One czekają. Niko, zamknij piąstkę. Piąstkę zamknij, tak. No. Żeby mogły powąchać. One czekają na jedzonko, wiesz? Mama? Kocham cię, Niko. Słucham? Nie, jest zamknięte, tu nie można wejść. No bo to się ogląda z zewnątrz, Niko, wiesz? O. Ale zobaczcie, mam piękną pogodę. Tutaj koło Rajne są wszędzie pola, zresztą na obrzeżach Rajne również, więc jest mnóstwo miejsca
nie mnóstwo miejsca, tylko mnóstwo dróg fajnych, takich spokojnych, gdzie można pojeździć rowerem. My jedziemy w tamtym kierunku, w kierunku Salzbergen, ale będziemy za chwilę zawracać, bo już jesteśmy daleko od domu, więc żeby potem nie było jakichś przygód. Chłopcy, nie wchodźcie tam. My z toaleta. O, Rastplatz, Alte Zolle. O, my jedziemy właśnie w kierunku Salzbergen. No, ale naprawdę przepiękna dzisiaj pogoda. Zresztą wczoraj, oprócz tego krótkiego deszczu, tej burzy, która nas złapała w centrum, to też mieliśmy przepiękną pogodę, więc w końcu. Wróciliśmy już z wycieczki, zrobiliśmy około 20 km, więc myślę, że to jest tak całkiem spoko, jak na to, że bardzo dawno nie jeździliśmy. No bo wiecie, Filip był mały, przyczepkę mamy od niedawna, więc nie za bardzo też było jak jeździć właśnie z chłopcami. A teraz Filip już jest duży, fajnie siedzi w przyczepce, więc nie ma problemu, więc teraz rower będzie obowiązkowo, no może nie codziennie, ale bardzo często. Więc tak, więc 20 km za nami, ale przyznam szczerze, że już pod koniec pośladki odmawiały posłuszeństwa i kolana też czuję, mimo że regularnie ćwiczę. Przede wszystkim ćwiczę na stojąco, dużo właśnie robię takich ćwiczeń przeplatanych marszem, to jednak moje kolana dzisiaj odczuły ten rower, więc chyba muszę częściej wsiadać na ten rower stacjonarny, żeby się właśnie kolana wzmocniły. Co wam chciałam powiedzieć, że jest gorąco, odpaliłam piekarnik, bo robię nam obiad, kolację i po prostu jest mi gorąco, jestem też po tej wycieczce gorąca, spocona, więc mam ochotę szybko zjeść i uciekam pod prysznic i będę się z wami na dzisiaj zżegnać. Pokażę wam jeszcze tylko co będziemy jeść na właśnie obiad, kolację. Jakoś tak się złożyło, że w poprzednim vlogu, który nagrywam chyba w sobotę czy w niedzielę, czy to też był taki vlog łączony, nie pamiętam, pokazywałam wam fajną bagietkę. Stary przepis z HelloFresh i dzisiaj też właśnie mam stary przepis od nich, też na bagietkę, ale zupełnie inną, z camembertem pieczonym. Myślę, że będzie znowu przepysznie, więc zaraz wam pokażę. No i uciekam właśnie jeść pod prysznic i już będzie wieczorny chill. Już wam pokazuję. Udało mi się całkiem szybko to zrobić, więc zaraz siadamy i jemy, bo już jesteśmy naprawdę wszyscy głodni. Jest to nic innego jak pieczona bagietka. Tutaj z jednej strony jest camembert, który zapiekałam właśnie na tej bagietce, a na drugiej stronie jest cebulka karmelizowana z dodatkiem musztardy, ale musztardy chyba francuskiej, tak ona się nazywa, ta, która ma, wiecie, gorczycę w środku, takie duże kawałki, kuleczki, więc chyba ona się nazywa francuska i do tego jest nic innego jak prosta sałatka, miks sałat, jabłko, orzechy włoskie i sos na bazie jogurtu z dodatkiem odrobiny musztardy i miodu. Więc my uciekamy jeść, ja się na dzisiaj z wami żegnam, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie, trzymajcie się, pozdrawiam, pa, pa.